21 czerwca rozpoczyna się kalendarzowe lato, ale na wysokie temperatury nie musieliśmy tak długo czekać. W upalne dni najważniejsza dla zdrowia jest woda. Przypominamy więc, że w Kielcach mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z poidełek, czyli pitników ustawionych w miejscach publicznych. Poidełka są, one na trwałe się wkomponowały w krajobraz i pejzaż miasta Kielce, ale też w Zagnańsku mamy jedno i w gminie Sitków-Kanowiny. I one służą temu, żeby w takich dniach jak obecnie, przy tych temperaturach, mogły służyć ludziom i mieszkańcom Kielc i okolicznych miejscowości, ale też osobom, które przyjeżdżają do Kielc z różnych powodów, z różnych przyczyn, żeby mogli się napić, mogli się schłodzić, nawet odmyć twarz, jeśli by była taka potrzeba. Wodę tę, jak zapewnia Henryk Milcarz, można pić bez filtrowania, gotowania i uzdatniania. Czy my możemy być pewni, panie prezesie, że jak skorzystamy z tych poidełek, to jest bezpieczne? Możecie być państwo tak pewni, że słońce wschodzi i zachodzi i że rano budzimy się, to znaczy, że żyjemy. Przepraszam za tą formę. Chcę kolejny raz powiedzieć, że nie ma lepszej wody w Polsce, ale i niewiele w Europie, o takiej jakości i takich parametrach. Poidełka znajdują się w 6 miejscach na terenie Kielc, ale także w Zagnańsku i Nowinach. Jak zapewnia prezes wodociągów, woda, którą piją mieszkańcy, jest regularnie badana przez pracowników laboratorium oraz stację sanitarno-epidemiologiczną. Ponieśliśmy i ponosimy ogromne nakłady, żeby wodę chronić i kontrolować. My mamy wysoce specjalistyczne laboratorium, którego nam nawet niektóre urzędy zazdroszczą, ale to wszystko po to, że nie po to, żeby się z kimś ścigać, tylko żeby zapewnić jakość i bezpieczeństwo. W roku wykonujemy ponad 35 tysięcy badań w różnych punktach. Często u odbiorców dzwonimy, pytamy, czy możemy pobrać próbkę wody, po to, żeby nie było żadnych zaskoczeń, że ta woda gdzieś w jakimś miejscu może być gorszej jakości. W pitnikach, w parkach i innych miejscach publicznych można nie tylko napić się wody, ale też napełnić bidon czy napoić pupila. Na festynach wodociągi ustawiają również saturator z darmową kranówką gazowaną, z sokiem lub bez, do której ustawiają się kolejki. Wodociągi kieleckie od kilku lat montują poidełka w szkołach i przedszkolach. To zainteresowanie rośnie. Obecnie dostaliśmy od kolejnej szkoły, tym razem nie publicznej, tylko prywatnej, gdzie w piśmie skierowanym do nas piszą, że edukację ekologiczną prowadzą na szeroką skalę i że taki montaż wpisywałby się w ich program. Z przyjemnością odpowiedzieliśmy, że tak i będziemy robić. W najbliższym czasie, w największe upały, spółka ustawi w mieście kurtyny wodne, czyli rozpylające wodę bramki, pod którymi można przejść i się schłodzić. Znajdziemy je na rynku i placu artystów.